statusie podczepiliśmy trójnikiem kranik. No ale cóż, czy będzie odkręcony, czy zakręcony, i tak tu woda będzie szła na plantację, więc tutaj muszę wstawić zawór i wtedy jak będę zamykał, tu się woda zatrzymuje i idzie wszystko na nową plantację. I będziemy tutaj mieli, kochani, ruch, więc się biorę za robotę. No i taki zawór właśnie tutaj od firmy otrzymałem. Bardzo fajnie. Zależy mi, żeby to było równo ucięte. Nakrętkę. Następnie mamy taką białą końcówkę. No i tu cała taka uszczelka, bo tutaj w środku jest, słuchaj, tu jest najważniejsza ta gumka. I tu musimy się, słuchajcie, wsunąć. No i to wymaga trochę super Piotrek. Tu mam pokazać taki fajny, ciekawy klucz, którym takie właśnie nakrętki się o wiele łatwiej przykręca. Lecimy dalej z robotą. Też dzisiaj w odcinku będziemy mieli gościa z firmy Osadkowskiej, więc będzie ciekawie. No i też fajnie, bo dostałem właśnie telefon pana Dominika z firmy Auto Agro Intertrade, że były telefony i też fajnie, bo czuć taką pozytywną robotę, no bo dzięki temu właśnie też będzie miał ułatwioną robotę i stąd właśnie tutaj jest taki cel. No i tutaj trochę trzeba przejść. Pięknie już mi skanty odbijałem, ale jeszcze nie wszystkie tutaj wyciąłem. Tu macie, zobaczcie, różnice wycięte, jaki świetny szpaler tworzą. No i będę zaraz tutaj montował okienko, a Was zapraszam, kochani, do oglądania tutaj, no, poznawania produktu, który będziemy tutaj stosować, jak uruchomimy ferdygację, ale trochę się jeszcze, kochani, zejdzie, bo trochę tutaj trzeba, zobaczcie, ile mnie czeka. Idziesz, tutaj będę ciął. I będziemy szli w to, ale to będzie w następnych odcinkach. Miłego oglądania! Stosuje się poprzez system ferdygacji, właśnie takie linie kroplujące. Mamy tutaj coś takiego. I często padają pytania, bo to jest, tam są humusy, tak? Czy to się dobrze rozpuszcza, czy to nie zapcha mi linii kroplujących. Właśnie chcę Wam pokazać, jak idealnie on się rozpuszcza w wodzie. I dlatego też jest bezpieczny. To jest taką, robimy test, próbę, tak? Pokazu dla Was, no, żebyście zobaczyli, że ten produkt idealnie się rozpuszcza. Czyli tutaj wsypany został produkt, który jest tutaj w tym opakowaniu, tak? Rutex, tak. Który w przyszłości będziemy oczywiście tutaj stosować. Okay. No i zauważcie, on od razu przenikł przez całą tą wodę, nawet dużo mieszać nie trzeba. Mamy tutaj trochę taką prowizoryczną menzurkę, ale zauważcie, on się bardzo ładnie rozpuścił i tutaj nie ma żadnych granulek, tak? Dlatego też, o. Zrobimy przebitki, widzowie zobaczą, ale no. Tak. Tak. Dlatego też przez system ferdygacji, przez linie kroplujące nie ma problemu i jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, żeby coś się stało, także tutaj jest on, dlatego jest on idealny. Tak, produkt, który nam się sprawdza na wielu innych plantacjach, gdzie z powodzeniem zyskuje on na, tutaj na powodzeniu, że tak powiem, tak, na rozsadach warzyw, owoców miękkich, owoców jagodowych. Dlatego też jest on w borówce. Mówię tutaj o produkcie Rutex. Ma on za zadanie rozbudować system korzeniowy, właśnie głównie o korzenie włośnikowe. Ma on za zadanie dostarczyć nawozu NPK, czyli, ale też i głównie fosforu, bo on ma dużą zawartość fosforu. Rutex też powoduje, jak jest już w roślinie, to roślina wydziela większą ilość kwasu cytrynowego, dzięki temu ustecznione fosfor, czy ustecznione, no, głównie fosfor, czy inne składniki niedostępne, są wtedy dostępne dla systemu korzeniowego. Kiedy go stosować i jak go stosować? Stosujemy go głównie przez ferdygację, stosujemy go podczas nowych nasadzeń, później przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia, czyli wtedy, kiedy ta roślina musi mieć, ma taki duży wydatek energetyczny, kiedy musimy ją wspomóc po to, żeby ona wydała ten plon, najpierw się ukorzeniła dobrze, później żeby wydała plon odpowiedni, wysoki i dobrej jakości. Chcieliśmy widzom dać informację, że tutaj ta kwatera nie będzie tutaj uprawiana w taki sposób, że chemia, chemia, chemia. To jest produkt, jak wspominał pan Artur, tak? Organiczny. Produkt organiczno-mineralny, bo dlatego, że ma azot, fosfor, potas, ale też ma kwasy humusowe.
I tak, dlatego cały ten projekt, z tego co tutaj planowaliśmy, jest oparty właśnie głównie o nawozy organiczne albo organiczno-mineralne, po to, żeby ograniczyć stosowanie nawozów chemicznych, po to, żeby dla Was, drodzy widzowie, żebyście mogli się dowiedzieć, jak wyprodukować idealną borówkę, zmniejszając albo w ogóle ograniczając stosowanie środków ochrony roślin, co ważne jest teraz dla konsumenta, tak? Bo konsument chce tę borówkę czy inne owoce, chce mieć jak najlepszej jakości, bez pozostałości. Borówka, bo to jest owoc, który jedyny tą cenę będzie bronić, no i dlatego tą cenę bronić, żeby była to jakoś właśnie ta w środku. Tak, dlatego też budujemy korzeń po to, żeby ta roślina była zdrowa, lepiej odżywiona, no i wydała, tak jak mówiłem, idealny i dla nas zadowalający plon i dla Ciebie. Dzisiaj oczywiście odcinek traktujemy jako taki wstępny, informacyjny. Wszystko będziemy oglądać w przyszłości. Całe stosowanie, na pewno tutaj będzie ten temat jeszcze poruszany. Tak, ja zachęcam bardzo rzeczywiście do oglądania następnych filmów, bo będziecie widzieć kolejne etapy stosowania, sadzenia, jak to uprawiać i to na pewno przełoży się tutaj na zdobycie dużej wiedzy.